Cześć moi drodzy, słuchajcie, witam was bardzo, 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 bardzo serdecznie w poniedziałek. Lecimy z kolejnymi dniami jedzenia i odchudzania. Ogólnie chciałabym teraz mocno tą redukcję pilnować, ponieważ nie idzie mi to ostatnio jakoś za szybko. Te matury mnie tak trochę wybiły z tego rytmu odchudzania. No a mam wyjazd na Pafos za 2 tygodnie, więc chciałabym sobie trochę tą formę jeszcze bardziej poprawić, więc będziemy sobie razem pilnować przez cały ten tydzień kalorii. Ja wstałam, teraz zabieramy się za czytanie na balkonie, bo jest przepięknie. Pięknie, jestem już po spacerze, ogarnęłam w pokoju, też już powoli odpalam laptopa, żeby siadać sobie do pracy, ale stwierdziłam, że jeszcze chwilę poczytam. A o 11 albo 12 widzę się z moją przyjaciółką i idziemy na taki mini piknik, więc zapowiada się naprawdę mega, mega fajny dzień. Mega, mega fajny dzień. Skończyłam już pracę, a mamy godzinę 11:30, a skończyłam już ją jakiś czas temu, więc mega szybko się wyrobiłam. 2 godzinki tego konkretnego działania. Dzisiaj pracowałam z grafikami, więc mega, mega moje ulubione zadanie. No i nagrałam przepis, bo już długo nie pojawiało się nic na moich social mediach związanego z jedzeniem. Właśnie odsyłam was na Instagrama oraz na TikToka, bo tam jest bardzo dużo fajnych treści. I patrzcie co mam. To są szpinakowe, mega zielone, wilgotne i pyszne placuszki, które są mega sycące i niskokaloryczne. Ogólnie te placuszki można robić w 2 wersjach, na słono i na słodko, bo tutaj to pasuje, ale ja miałam zamiar zrobić na słodko, bo ładniej to zdobić, żeby ładnie wyglądało na nagraniu. I czujcie, że zamiast cukru dodałam sól i jak się zdziwiłam, dobrze, że wiecie, ogarnęłam to, zanim dodałam jakieś tej czekolady czy coś i zrobiłam z serkiem wiejskim, są zarąbiste, więc odsyłam was do przepisów i idę jeść. Nie pamiętam, kiedy miałam na sobie jeansy, nienawidzę w sumie, ale no cóż, jadę, słuchajcie, spotkać się z moimi znajomymi na dworzu, więc fajnie, bo uwielbiam na dworzu spędzać czas. No i co? Będzie fajnie, super dzień się zapowiada ogólnie. Wróciłam do domu i okazało się, że pójdę na siłownię o 15, czyli za 20 minut muszę wyjść, więc zrobiłam sobie taką szybką przekąskę przed treningiem. Nie jestem głodna, ale wiem, że po treningu potem nie będę miała za dużo czasu, żeby zjeść, więc mam skyr, banana i jednego orzecha brazylijskiego, żeby było jakiekolwiek źródło tłuszczu, bo to jest bardzo, bardzo ważne, więc zjem sobie, przygotuję się i śmigamy na siłkę. Summer rain on the window. Watch the time float on. Nie mam w ogóle totalnie pojęcia, co dzisiaj ze sobą zrobić, bo mam praktycznie 0 zajęć z pracy, tam dosłownie kilka, które mega mało mi zajmą. Odeszło mi spotkanie z pracy dzisiaj, prawdopodobnie jedno, więc też no jakby nie spodziewałam się, że będę miała dzisiaj tak dużo czasu. No mam co robić, bo chcę dzisiaj nagrać jeszcze film gadany na jutro, więc mogę go od razu już nagrać i montować, więc to mi pewnie trochę zajmie. Ale nie ukrywam, że nienawidzę mieć 0 planów w ciągu dnia, bo ja lubię mieć jakiś taki punkt odniesienia się, jakby na przykład to, że na przykład miałabym mieć spotkanie z pracy o 13, to by było takie spoko, bo bym wiedziała, że do tej 13 zrobię to i to i potem będę miała to spotkanie. A tak to jest jakaś taka dziwna aura. Ja w ogóle, wiecie czego muszę się nauczyć? Muszę się nauczyć takiego po prostu bycia, w sensie
jak ja mam pełno planów i tasków, to jestem mega szczęśliwa. A jak właśnie są takie dni jak dzisiaj, że mogę robić to dosłownie co chcę, mogę tak naprawdę oglądać się, nie wiem, cały dzień filmy, albo cały dzień jeździć na rowerze, albo iść sobie na siłkę, coś porobić, jechać do Gdańska, to nie lubię tego i jakby nie wiem czemu, jakby muszę po prostu stawić takie nastawienie, które mam, że muszę dużo rzeczy robić w ciągu dnia, jakichś mega produktywnych, a nie mogę na przykład właśnie sobie odpocząć i gdzieś jechać. Dominik też napisał mi, że chyba zostaje w pracy, więc w sumie to takie trochę dołujące, więc zobaczymy jeszcze. Bardzo tego nie lubię, ale zobaczymy jak to wyjdzie w końcu finalnie. Do tego jeszcze mam melona, no i właśnie skyr zmieszany z borówkami, a granole zrobiłam tak, że po prostu podpraża się płatki owsiane, daje się orzechy i na przykład trochę miodu albo masła, oleju kokosowego. Prowadzić swoje social media, te osoby, które pięknie pachną, to jest ważne, żeby... Nagrywałam filmik, który będzie jutro na kanale, będę musiała go montować. I się okazało, że jednak mam pracę, więc pracowałam 2 godziny, no i stwierdziłam, że zrobię sobie obiad. Mega basicowe, wędzone tofu plus warzywa i ser feta. Ogólnie robiąc ten obiad napadł mnie taki głód, że zjadłam po drodze 2 grzanki z miodem, nawet chyba 2,5, więc trochę przykro, ale dlatego, że dzisiaj zjadłam mega małe śniadanie i nie rozumiem, czemu zjadłam takie mega małe śniadanie, to było bez sensu. No bo jestem mega głodna, co prawda jadłam je dzisiaj trochę szybciej, bo o tej 10:00 zazwyczaj o wiele później śniadania, no a jest w sumie 16, więc 6 godzin bez jedzenia miałam, więc to jest całkiem sporo, więc nie dziwię się, że byłam głodna, no ale te grzanki wleciały, więc trochę szkoda. Przyjechałam na dworzec, czekam na Dominika. W ogóle możecie mi napisać, czy kiedykolwiek jechaliście gdzieś pociągiem i przejeżdżaliście przez Tczew, bo to jest taka dosyć znana stacja dworcowa, w takim sensie, że dużo pociągów przejeżdża przez tą stację. No i czekam na Dominika i jedziemy od razu na siłkę. Jak mogliście zauważyć, byłam z Dominikiem na spacerze, potem Dominik musiał niestety wracać, tak czy jak do mnie przyjechał na kilka godzin, więc jestem bardzo, bardzo ucieszona tym. No dzisiaj mam taki low energy day, jakby mam mało energii, w sumie chwilę pracowałam, nagrałam film, a teraz byłam sobie pieszo na zakupach, mam w ogóle 12 tysięcy kroków, więc całkiem fajnie. Trening dzisiaj nie wyszedł, nie poszliśmy na trening, bo Dominik był zmęczony, ja też dzisiaj nie czułam potrzeby. I teraz... Tak. To będzie fit ciasto, kupiłam składniki i będę robiła sernik, tak trochę z głowy, trochę może z jakiegoś przepisu. Kupiłam dużo różnych rzeczy, w sensie dużo różnych rzeczy na sernik, więc chcę takie serniko brownie zrobić, zobaczymy jak to wyjdzie. Zrobiłam na pewno 2 błędy. Po pierwsze to brownie, ta warstwa na dole jest bardzo, tam dużo mąki, bo za bardzo przykombinowałam. Jest takie po prostu gumowe, więc to brownie nie do końca mi wyszło. Ale sernik jest bardzo pyszny i delikatny. Mam rękę do tych serników. No i drugi błąd to jest taki, że dodałam za późno borówki, więc one nie są w cieście. Nie są w cieście, tylko są tak, wiecie, po prostu porozwalane pod nim. Ale patrzcie. Oj! Oj, o Jezus. Będzie jeszcze czymś polane? Nie. Z czekoladką? Co? Zmieniłaś zdanie? Nie, ale proszę też nie rzucić się na to ciasto, bo to ma być najlepsze. Się rzucę. Powiem wam, że mam całkiem przyjemny wieczór, więc teraz sobie
w końcu mam to ciasto. I oglądam sobie nowy serial. Nazywa się Barry albo Berry, jeszcze nie wiem. Tak to wygląda i jest bardzo przyjemne. Tu skupiłam bilet na Juvenalia, będę jechała z Dominikiem, więc myślę, że nagram osobnego weekendowego vloga i że będzie bardzo fajnie. I co, przykro ci, kochanie, że nie chodzi? Wtedy będę rozmawiała, ale słuchajcie, byłam na spacerze i wróciłam i zaczynam dzień od sernika, bo jest dzisiaj jeszcze lepszy i po prostu mam na niego mega ochotę. Tak bardzo, żeby nie zjeść na śniadanie całego ciasta, to chyba zrobię jakiś przepis na taki jednoporcjowy sernik śniadaniowy, właśnie takie serniko brownie. Pomyślimy. Fajnie mi dzisiaj idzie montowanie, w sensie jakoś tak przyjemnie, tylko trochę wolniej niż na laptopie Dominika. Płatki pod oczy. Absolutnie 100 razy lepsze takie na zimno. Totalnie przyjemne i to jest takie świeże po prostu. Jak właśnie siedzę przy takim laptopie i coś tam robię z montowaniem, to lubię mieć jakąś taką maseczkę na twarzy albo coś takiego, bo to jest takie przyjemne. On w swoim świecie żyje, ten gościu. Ale lubię go. Tylko... Ciepło się zrobiło, co? Tak. Co? Bardzo, naprawdę. Trzeba, kurwa, tą młodą energię pokazać, wiecie. Ja na przykład, ja nie lubię Pogo. Cześć moi drodzy, tutaj Marta z teraźniejszości. Mamy dzisiaj poniedziałek, więc dzisiaj prawdopodobnie widzicie ten film. Coś, co chcę wam powiedzieć, to to, że ten tydzień był dla mnie dosyć ciężki. Pokazywałam wam pierwsze 3 dni, które były jeszcze w miarę okej, ale kolejna reszta była dla mnie dosyć niefajna. Weekend był spoko, ale ten czwartek i piątek dosyć był dla mnie ciężki. Teraz już jest lepiej, jakby bardzo dużo potrzebuję trochę więcej czasu, żeby zaadaptować się z taką nową rzeczywistością. Na początku, wiecie, była taka ekscytacja tym, że matury się skończyły, a teraz jakby tak już serio doświadczam tego, że nie mam szkoły, jakby moje dni wyglądają tak, jak teraz ja sobie je zaplanuję i teraz tak wyglądają. No i to jakby taka nagła ilość większego czasu spowodowała, że trochę gorzej mi szła ta dieta. Widzieliście, co jadłam, ale też troszeczkę podjadałam, nie ukrywam. Za tydzień mam wyjazd na Pafos, dlatego teraz aktualnie nagrywam tydzień takiego małego glow-upu mentalnego, ale też trochę wyglądowego, więc widzimy się w kolejnym filmie w niedzielę, mam nadzieję, że również w tą środę. Pracuję mocno, żeby te filmy pojawiały się regularnie podczas mojego wyjazdu. Na bieżąco zawsze o filmach mówię wam na Instagramie, na którego was odsyłam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dla mnie mega ważne i widzimy się w kolejnym filmie w środę. Buziaczki!